Cześć ogrodnicy, kolejne pytanie i odpowiedź na temat wirusa to BRV. Od zaprzyjaźnionego ogrodnika dostałem pytanie, czym różni się odporność HR od IR w praktyce? Sylwku, już Ci odpowiadam. Mamy końcówkę lipca, za chwilę będziemy podejmować decyzję, jakie odmiany posadzimy w przyszłym roku, a wybierając odmiany odporne na wirusa to BRV, warto zwrócić uwagę, jaki poziom odporności ma wybrana odmiana. Wyróżniamy dwa główne typy odporności. Bezpieczeństwo produkcji w dzisiejszych czasach to podstawa, dlatego wybierz odmianę z oznaczeniem HR, High Resistance, czyli wysoka odporność. W tym przypadku wirus nie ma możliwości namnażania się w roślinie, w związku z tym nie są widoczne żadne objawy wirusa ani na liściach, ani na owocach pomidora. Dlatego uprawa jest wolna przez cały cykl produkcyjny od wirusa to BRV. Występuje również oznaczenie IR, Intermediate Resistance, czyli odporność średnia, w przypadku której rozwój wirusa jest zwykle opóźniony w czasie. Również objawy wirusa mogą pojawić się później lub z nieco mniejszym nasileniem. Jednak wirus cały czas ma możliwość infekowania kolejnych roślin i namnażania się.